Witam wszystkich w szybkim Jurassic News, gdzie usłyszycie o nowych, najciekawszych informacjach z uniwersum Jurassic Park. Zaczynamy! Wczoraj wieczorem w sieci pojawiło się info o prawdopodobnym tytule dla nowego filmu z serii Jurassic World, który brzmi Odrodzenie. Co ciekawe, Universal zarejestrował szereg produktów pod tą nazwą. Najpewniej będzie to odzież i serię zabawek. Dlatego wiele wskazuje na to, że Jurassic World Rebirth to tytuł najnowszego filmu, którego premiera przewidziana jest na 2 lipca 2025 roku. Czy w związku z tym już niebawem rozpocznie się marketing dla nowego filmu? Jeśli tak, to czy doczekamy się materiałów na stronie Dino Tracker, która wpisała się już w kanon filmowy dzięki promocji dla Jurassic World Dominion? Wydaje się to być oczywiste i jak najbardziej logiczne. Universal od czasu serii Jurassic World stawia na ogromny marketing swoich nowych produktów, a Dino Tracker okazał się strzałem w dziesiątkę w kwestii promowania treści filmowych. Na koniec informacja z platformy X, gdzie pojawił się post od twórców Chaos Theorem, który nawiązuje do ich autorskiego projektu osadzonego w jurajskim świecie, ale odrzuconego przez Universal. Pierwsze wzmianki o tym projekcie pojawiły się jakiś rok po premierze Jurassic World Dominion. Następnie temat ucichł. Jednak teraz pojawił się ten intrygujący wpis, który wskazuje na to, że projekt został po cichu ukończony, a zespół Chaos Theorem czeka tylko na zielone światło od Universal, aby móc go oficjalnie ogłosić. To było Jurassic News. Zapraszam do sekcji komentarzy, a my słyszymy się już niebawem. Cześć!